poprzednim odcinku mówiliśmy o zasadach naliczania polskich emerytur, skupiając się na pierwszym i drugim filarze. Wiemy już, że świadczenia, które będziemy otrzymywać z ZUS i OFE, nie wystarczą emerytowi na utrzymanie się. Konieczność oszczędzania dodatkowych pieniędzy jest nieunikniona. Dziś przybliżamy możliwości, jakie daje tzw. trzeci filar. Filar funkcjonuje w Polsce od 1999 roku. Tworzą go dobrowolne ubezpieczenia emerytalne. Na trzeci filar ubezpieczeń emerytalnych składają się trzy elementy. Pracownicze programy emerytalne, indywidualne konto emerytalne oraz od 1 stycznia 2012 roku indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Te umowy zawierają zakłady ubezpieczeń w ramach ubezpieczeń na życie, banki w ramach prowadzenia rachunku oszczędnościowego, lokaty bankowej. Umowy zawierają także towarzystwa funduszy inwestycyjnych i biura maklerskie. Pracowniczy program emerytalny jest to program, który jest prowadzony przez pracodawców i to pracodawca decyduje, czy pracownik ma możliwość odkładania dodatkowych funduszy na emeryturę. W pracowniczych programach emerytalnych funkcjonują dwie składki. Jedna składka, tak zwana podstawowa, która jest odprowadzona przez pracodawcę i przez niego jest finansowana, a więc to jest tylko jego dobra wola, czy pracownik może skorzystać z tej formy ubezpieczenia. I jeżeli pracodawca zdecyduje się wprowadzić taki program, w tym momencie pracownik może dodatkowo także od swojego wynagrodzenia ubezpieczyć się w tymże programie. W ramach pracowniczego programu emerytalnego pracodawca dopisuje co miesiąc pracownikowi na emeryturę do 7% wynagrodzenia. Pracownik może samodzielnie zwiększyć tę kwotę dodatkowymi wpłatami. PPE są w Polsce jednak rzadkością. W kraju funkcjonuje zaledwie 1000 programów PPE. Pracodawcy, którzy je utrzymują, budują w ten sposób przywiązanie pracowników do firmy. Oczywiście korzyścią jest ta regularność wynikająca z tego, że pracodawca co miesiąc w określonym czasie odprowadza te składki na rzecz pracownika, ale nie ma jakby dodatkowych korzyści podatkowych, między innymi leżących po stronie pracodawcy korzystania z tego programu emerytalnego. Gdy rezygnujemy z pracy, w którym funkcjonuje pracowniczy program emerytalny, te środki mogą być w ramach tak zwanej wypłaty transferowej przekazane na pozostałe formy ubezpieczenia emerytalnego, czyli indywidualne konto emerytalne, czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, lub może wystąpić tak zwany zwrot środków i w 70% te składki wypłacane są na konto jakby pracownika, a 30% trafia na indywidualne konto w ramach prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rachunku. Jeżeli chodzi o indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest to forma ubezpieczenia dobrowolnego, o którym decyduje pracownik. Wynikają z tychże form określone korzyści podatkowe. W obu przypadkach takim głównym zyskiem podatkowym było to, że od tych pieniędzy nie odprowadzało się podatku, tak zwanego podatku Belki, czyli podatku od dochodów kapitałowych. W IKZE wpłaty dokonywane na rzecz tych swoich oszczędności emerytalnych powodują, że możemy w ramach swojego PIT-a rocznego odpisać pewną co roku zmieniającą się kwotę, która obniży nam podstawę opodatkowania, czyli pozwoli nam zapłacić de facto mniejszy podatek. Kwota na rok 2015 będzie kwotą 4750 zł.
jeżeli ktoś do tej pory wpłacał te pieniądze. Natomiast w PIT-ie reżim tego nie wykazywał, bo na przykład nie wiedział, że jest taka możliwość. Jak najbardziej może obecnie złożyć korektę swoich PIT-ów rocznych. Tutaj korekty zawsze są dopuszczalne 5 lat wstecz względem bieżącego roku podatkowego. I w ramach takiej korekty może wykazać te kwoty, które do tej pory wpłacał w danym roku i dzięki temu uzyska jakąś kwotę nadpłaty, którą Urząd Skarbowy mu oczywiście wypłaci. Przyjrzyjmy się kilku ofertom IKE i IKZE funkcjonującym na rynku. Jako Bank Zachodni WBK mamy w ofercie indywidualne konto emerytalne, popularnie zwane IKE, i moim zdaniem jest to produkt przeznaczony dla każdego pod warunkiem, że ukończył 16 lat. Oczywiście małoletni może wpłacać tylko wtedy, kiedy otrzymuje, w tych miesiącach kalendarzowych, kiedy otrzymuje wynagrodzenie. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Pierwsza wpłata jest to 500 zł, każda następna 100 zł. Jeżeli coś się zdarza w rodzinie, możemy zawiesić wpłaty. Jeżeli chcemy skorzystać z przywileju zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych, no to tutaj jest to uzależnione albo od wieku osoby, czyli jeżeli osoba skończyła 60 lat lub 55 i nabyła już uprawnienie emerytalne, lub systematyczność oszczędzania. Jeżeli systematycznie oszczędzamy przez 5 lat, również możemy skorzystać z przywileju, kiedy podatek nie będzie nam pobrany od zysków w IKE. Można posiadać tylko jedno IKE. Pierwszym takim dla klienta do zaoferowania produktem jest pakiet emerytalny, który składa się z trzech, zakładamy tylko jeden rachunek i automatycznie z tego rachunku mamy obsłużony IKZE, IKE i wyspecjalizowany program inwestycyjny. Czyli klient, wpłacając środki, wpłaca te środki na IKZE, gdzie ma korzyści podatkowe, bo może pomniejszyć dochód roczny i zapłacić mniejszy podatek do Urzędu Skarbowego. I tu są określone kwoty przez ministerstwo, czyli 4781, i później ta nadwyżka środków jest lokowana w IKE. I tutaj w IKE jest 11 887 i jeżeli mamy jeszcze nadwyżkę, bo klient może wpłacić jednorazowo, czyli chce skorzystać właśnie z tej pomniejszenia dochodu, to wpłaca większą kwotę, może tą kwotę wpłacić w kilku ratach, dowolnie przez wybrany przez siebie termin, może jednorazowo, nawet w grudniu, i już będzie mógł skorzystać z odliczeń podatkowych. Można wybrać samo IKE, mamy też również inne programy, tak jak mówiłam wcześniej. Jest to program lokowania kapitału, gdzie tutaj również jest oszczędzanie niewielkich kwot. Dwa programy specjalnie przeznaczone na emeryturę i również jeszcze jeden produkt, to jest IKE obligacje, które są jedynie w Banku Polskim, ponieważ bank jest uprawniony tylko do sprzedaży obligacji, czyli zakup obligacji na rynku pierwotnym, składanie też niemałych kwot, bo od 100 zł miesięcznie w dowolnym w okresie całego roku uzbierane pieniądze mogą być przeznaczone właśnie na zakup, i specjalnie też taki program obligacje 10-letni przeznaczony właśnie na emeryturę. Większe korzyści podatkowe osiąga się w indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, bo gdyż one już uwidocznione są jakby co roku, a nie tylko na koniec wypłaty transferowej. Ale trzeba pamiętać, że w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego, w przypadku indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, ten wiek taki umówiony jest 65 lat, jest pobierany podatek w formie zryczałtowanym wynoszących 10%. Od kwoty zgromadzonych środków, czyli od całego przychodu, to już nie tylko od odsetek, jak to było w przypadku indywidualnych kont emerytalnych, tylko cała kwota już podlega opodatkowaniu tym podatkiem zryczałtowanym. Jest możliwość rezygnacji oczywiście w trakcie ubezpieczenia z poszczególnych form ubezpieczenia dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, tylko musimy pamiętać, że w tym przypadku będziemy
ponosić te konsekwencje podatkowe, czyli nie będziemy już zwolnieni, jeżeli chodzi o podatek dochodowy w przypadku indywidualnego konta emerytalnego. W przypadku indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego te kwoty będą podlegały opodatkowaniu według już skali podatkowej, czyli nie 10% stawki zryczałtowanej, ale 18-32%. Powtórzmy raz jeszcze wiek, do którego gromadzimy pieniądze w ramach obu omawianych programów. W IKE jest to 60 lat, w IKZE 65. Obie granice ustawione są niżej niż ustawowo wydłużany, wciąż podlegający burzliwym dyskusjom, próg wieku emerytalnego w Polsce. Przed tym końcem, czy ustawowym wiekiem 67 roku życia, czyli widzimy, że ta wypłata może być oczywiście dokonywana w formie jednorazowego świadczenia lub świadczenia w ratach. Z roku na rok formy oszczędzania na przyszłą emeryturę funkcjonujące w ramach trzeciego filara cieszą się coraz większą popularnością. Około 1,4 miliona Polaków korzysta z tych form ubezpieczenia. Najbardziej popularna jest indywidualna forma ubezpieczenia w indywidualnych kontach emerytalnych. To jest około 850 tysięcy i ponad 500 tysięcy, jeżeli chodzi o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Biorąc to pod uwagę do ogółu ubezpieczonych, to osoby, które wszystkie osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to mamy około 6% Polaków korzysta z trzeciego filaru. Biorąc osoby, które przynależały do otwartych funduszy emerytalnych, to jest około 8%. Cykl programów Domowe Finanse powstaje z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.